Hej, cześć, dzień dobry. Słuchajcie, nie na marne się mówi, że czas to pieniądz, a wieczne zagracane mieszkanie to wieczne sprzątanie. Tak naprawdę dzisiejszy filmik wiąże się z obydwoma takimi tekstami, właśnie dlatego, że nasze pieniądze, przez to, że mamy za dużo rzeczy w naszym domu, są po prostu, powiedzmy, zamrożone. Są nie do końca wykorzystane i słuchajcie, dzisiaj przyszłam, żeby was przekonać co do jednej rzeczy i powiedzieć wam, jak możecie część tych pieniędzy po prostu odzyskać. Ja co jakiś czas robię coś takiego jak gruntowne sprzątanie danego pomieszczenia. Czyli tak jak na przykład teraz przez cały tydzień sprzątałam ten pokój, czyli pokój mojego syna, przejrzałam całą jego szafę, przejrzałam wszystkie rzeczy, które były pod łóżkiem i to, co stwierdziłam, że jest niepotrzebne, to po prostu to trzeba wyrzucić. Tak samo jego zniszczone ubrania, tak samo jak jego wszystkie takie jakieś zabawki zniszczone, to wszystko zostało wysprzątane. Natomiast część rzeczy wystawiłam na sprzedaż i między innymi wystawiłam część swoich starych ubrań, które wiem, że się już nie zmieszczę, ubrania, które wiem, że w tym roku nie będę nosić, ubrania, które już gdzieś tam mi się kiedyś podobały, teraz mi się nie podobają, przede wszystkim ubrania mojego syna, które są już za małe. Ja po prostu sukcesywnie, codziennie po parę rzeczy wystawiałam i w taki oto sposób część pieniędzy do mnie wróciło, bo część rzeczy już zdążyłam sprzedać. Myślę, że nie muszę wam mówić o portalach, na których lepiej to wystawiać. Jeden jest na V, drugi jest na O. Myślę, że każdy z nas te portale już nieraz usłyszał to ich nazwy. Ale że to nie jest film sponsorowany, to nie chciałabym jakoś mocno mówić o tych platformach. Dobra, dlaczego mówię o takim czymś? Dlatego, że mam aktualnie zimę. Bardzo szybko robi się ciemno. Nie chce nam się zbytnio wychodzić na dwór, no bo na dworze jest pełno śniegu, jest zimno, mamy taką chandrę, że nic nam się nie chce, czekamy już do tej wiosny, do tego lata. Ale z drugiej strony, czy nie warto wykorzystać tą zimę? Ten czas, że jesteśmy w domu, czy nie warto wziąć i posprzątać swoją przestrzeń? Ile razy denerwowało was to, że coś stoi na komodzie, już po prostu macie ochotę się tego pozbyć, ale cały czas nie macie tej motywacji, żeby się tego pozbyć? Ile razy otworzyliście szafę i wszystkie ubrania po prostu wyglądały jak po prostu powracane, nie wiem, śmieci? Ile razy otworzyłyście swoje komody i zobaczyłyście, że to po prostu w tych szufladach jest wszystko i nic, a połowę z tego nadaje się na śmietnik, ale nie macie motywacji, żeby to posprzątać? I to jest ten czas, słuchajcie. To jest najlepszy okres w roku. Dlatego, że tak, popatrzcie, styczeń, luty jeszcze przesiedzimy w domu. Przyjdzie marzec, zacznie się robić ciepło, będziemy więcej wychodzić na dwór, więc marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Praktycznie jesteśmy cały czas na dworze, bo jest ciepła pogoda, chce nam się wyjść z domu, jest słońce, nie siedzimy z tymi dziećmi w domu, czy nawet z partnerami, cały czas chcemy stąd wyjść. Później przychodzi październik i już wyciągamy kolejne ozdoby, takie powiedzmy jesienno-halloweenowe. Później przychodzi listopad, już żyjemy tym, że na dworze jest ciemno, szaro, buro i nic nam się nie chce, ale czekamy już na to, żeby po prostu odpalić ten klimat świąteczny, więc listopad to jest takie przejście, ale tak, jeszcze nie chcecie zbytnio sprzątać, no bo to jeszcze nie jest ten czas do świąt, będzie trzeba jeszcze raz posprzątać, a tutaj nie zrobimy tego, a tutaj nie zrobimy tamtego. Przychodzi grudzień, okres świąteczny, gdzie chcemy się cieszyć tymi świętami, jest pogoń za prezentami, jest pogoń za zrobieniem wszystkiego na święta, więc znowu tego nie posprzątamy i na nowo mamy styczeń, luty, w który przesiedzimy i to jest taki okres, kiedy czekamy na kolejny rok, znaczy na kolejną wiosnę. I taki okres stycznia i lutego to jest genialny moment, żeby odgracić swoją przestrzeń, żeby posprzedawać tego, co nie potrzebujemy. Jeżeli wiecie, że jakieś ozdoby świąteczne nie wyciągnęliście, bo to już wam się nie podoba, to już nie jest wasz klimat, albo kupiliście coś, co nie do końca wam się sprawdziło, wystawcie to na sprzedaż. Może ktoś inny to kupi, a wy w tym momencie odzyskacie część pieniędzy i włożycie wyzwania, o których wam powiem za tydzień. Za tydzień będzie filmik o wyzwaniach, więc w tym momencie już będziecie mieć jakieś oszczędności, już kolejna część pieniędzy do was wróci, a wasza przestrzeń się oczyści. Kompletnie. Jeżeli sprzedacie coś świątecznego i stwierdzicie, że chcecie kupić sobie za to też coś świątecznego, to po prostu włóżcie sobie do koperty z napisem święta i te pieniążki sobie będziecie zbierać, a później w grudniu, kochane, macie pieniądze, żeby szaleć. Autentycznie. Kolejna rzecz. Jeżeli macie ubrania, w które już się nie mieścicie, albo ubrania, które już w tym sezonie nie będziecie nosić, bo albo na przykład nie są modne, albo po prostu nie macie ochoty ich nosić, nie lubicie, od 2 lat ich nie używacie, a tylko leżą w tej szafie i was denerwują, wystawcie je. Ja wam powiem, że ja trzymałam sweterek od 2019 roku. Ja go kupiłam jeszcze przed ciążą, dosłownie to było chyba miesiąc przed ciążą, ja go kupiłam. Założyłam go może przez 3 miesiące i od 4 lat prawie, ponad 4 lata leżał u mnie pod łóżkiem w kartonie.
Sprzedałam go, słuchajcie, w 15 minut. Kolejny sweterek, który kupiłam w tamtym roku, bo tak strasznie podobały mi się ażurkowe sweterki. Co z tego, że waży ponad 100 kilo i ażurkowe sweterki przy mnie nie wyglądają ładnie. No to, ale leżało cały czas pod łóżkiem i czekało aż schudnę. Po co? Słuchajcie, sprzedałam dosłownie tego samego dnia wieczora. Więc warto przejrzeć, czy na pewno to potrzebujemy. Jeżeli stwierdzicie, że chcecie za pieniądze, które coś sprzedacie, chcecie sobie kupić coś nowego, okej, super. Możecie kupić, odświeżyć swoją szafę jak najbardziej, gdzie wiosna idzie coś nowego. Ale z drugiej strony warto pozbyć się tego, co was denerwuje w mieszkaniu, bo jesteście w ciągłym sprzątaniu. Cały czas musicie sprzątać. I dlaczego daję ten filmik do rok z oszczędzaniem? Dlatego, że tak naprawdę to, ile wy czasu spędzacie sprzątając, to ten czas to jest wasz pieniądz. To jest czas, który możecie poświęcić na coś zupełnie innego. Albo na coś zarobkowego. Albo na coś, żeby wykorzystać te pieniądze, na przykład zaoszczędzone na super czas z dzieckiem. To jest czas, w którym możecie tak naprawdę zrobić wiele innych rzeczy, chociażby nawet dla siebie. Tak? Pójść, nie wiem, na kawę z koleżanką, nie zastanawiając się, czy macie nieposprzątane mieszkanie. Warto dojść do takiego momentu, w którym sprzątanie zajmuje wam dosłownie chwilę i jest to dla was przyjemnością, a nie karą, bo o Jezu, znowu musimy sprzątać. Dlatego to jest, ten czas to jest wasz pieniądz. Tak? Wydajemy niesamowicie dużo inaczej, bardzo dużo pracujemy po to, żeby wydawać niesamowicie dużo pieniędzy na rzeczy, które tak naprawdę stoją i się kurzą. Czy jest sens? Dla mnie nie. Jeżeli nie jest to coś takiego sezonowego, jak właśnie jesienne, czy gdzieś tam świąteczne, gdzie naprawdę widzimy, daje nam to klimat, to dla mnie to jest bez sens po prostu, żeby stało. Dlatego warto przejrzeć. Słuchajcie, przejrzyjcie wszystkie rzeczy wielkanocne. Idzie Wielkanoc, gdzie inne osoby szukają wiele osób na Vinted wielkanocnych, a wy już możecie odzyskać część pieniędzy za rzeczy, których kompletnie nie używacie i w tym roku ich nie użyjecie. Warto przejrzeć swoje rzeczy wiosenne, wszystkie swoje buty, wszystkie swoje ubrania, ubrania dzieci. Pozbądźmy się tego, czego nie potrzebujemy. Przestańmy to gromadzić. Dlatego każdy z was ma dzisiaj wyzwanie. Jeżeli czujecie, że wokół was jest za dużo rzeczy, czujecie się przebodźcowani, zbierzcie sobie wszystkie miejsca w waszym mieszkaniu. Albo w jednym pomieszczeniu. Wystarczy, że zrobicie to w jednym pomieszczeniu. Spiszcie sobie to po prostu na karteczkach. Znaczy, to są dwa metody. Albo spiszecie sobie na karteczkach i codziennie losujecie, co chcecie tam posprzątać. Jakąś szufladę, jakąś szafkę, jakąś półkę. Czy od razu robicie całe pomieszczenie, tak jak ja zrobiłam przez cały tydzień ten pokój. Ale robiłam to dosłownie po 15-20 minut i dzięki temu zrobiłam to ekspresowo. Znaczy, niby długo, ale nie przemęczyłam się aż tak tym wszystkim. I od razu, słuchajcie, wystawiałam to, co nie potrzebuję. Od razu robiłam zdjęcie, od razu wystawiałam... Tyle. Nie zastanawiałam się jakoś bardziej. Dlatego warto coś takiego zrobić. Po pierwsze odgrodzicie swoją przestrzeń, a po drugie odzyskacie część pieniędzy, co jest w tym roku dla nas ważne. Sami zdecydujcie, czy odkładacie te pieniądze na jakiś konkretny cel. Czy odkładacie te pieniądze na konkretny cel, nie wiem, na przykład na remont mieszkania, na nowszy samochód, nie wiem, może macie ochotę totalnie odmalować całe mieszkanie, to też możecie te pieniądze odkładać właśnie z takiego sprzątania na odmalowanie mieszkania. A może marzycie o tym, żeby pojechać gdzieś na wycieczkę? Odkładajcie te pieniądze i jak już sprzedacie te wszystkie rzeczy, to zastanówcie się, gdzie chcecie jechać na te wycieczki. Naprawdę warto. Słuchajcie, czasem rzeczy, które kompletnie ich nie potrzebujemy, potrafią zwrócić nam niesamowite pieniądze. I ja powiem wam, że ja jestem w szoku. Autentycznie jestem w szoku. Ja sprzedaję za niskie rzeczy, za niskie ceny, fajne rzeczy. Przez to ten część pieniędzy mi się zwraca. Też mam swój cel, na który odkładam i te pieniądze będą na ten cel odkładane. A wy możecie sobie spokojnie to posprzątać. Dlatego warto wykorzystać zimę. Wykorzystajmy ten czas. Dlatego, że za chwileczkę nie będziemy mieć na to czasu. Nie będzie nam się chciało. Zamiast wybrać, sprzątać taki cały pokój, typu cała szafa, to co jest na szafie, to co jest pod łóżkiem, wszystkie te ciuchy przeglądać, wszystkie zabawki i tak dalej, to w momencie, kiedy na dworze będzie 20 parę stopni i będziemy marzyć o tym, żeby pójść na spacer, to nie będzie nam się chciało tego sprzątać. To będzie dalej leżeć, dalej czekać, aż w końcu to zrobicie. Dlatego bardzo polecam w tym momencie zabrać się za to. A do Wielkanocy będziecie mieć super posprzątane mieszkanie, super odetchniecie. Dlatego zapraszam was do działania, a jednocześnie do filmiku za tydzień o wyzwaniach i o kosztach rocznych. Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie.